się instaluje powoli. Marek, czyli założyciel i współwłaściciel spółki Tulium, specjalista od spraw związanych z obsługą klienta, dąży do tego, jak czytamy również bio, żeby za każdym zakupem produktu z Tulium stało przekonanie, że jest to dobry, potrzebny i wartościowy zakup. Marek przed nami. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że Marek bardzo lubi wykorzystywać swój wolny czas. Nie wiem, jak dużo go ma, ale wykorzystuje go bardzo efektywnie i w zasadzie nie ma takiej rzeczy, której Marek by nie robił. Jak twierdzi jego żona, Marek już biegał, wspinał się, jeździł na rowerze, po górach, zaznaczmy, przebiegł półmaraton, maraton, zrobił kurs żeglarski, uczył się windsurfingu, nauczył się grać na pianinie i sam nauczył się murować przy altance podobno. Także wiadomo, że prelekcja dobra będzie murowana. Marek przed nami dzisiaj w temacie, dlaczego warto wziąć trud klienta w swoje ręce, effortless experience jako sposób budowania lojalności klientów, krótko zwięźlej na temat. Marek, przed wami. Dziękuję za przedstawienie, zaskoczony jestem, bo nie wiedziałem, że takie informacje o mnie zostaną ujawnione. Mam do was książkę, która będzie wylosowana pod koniec tej prelekcji. Paweł, kolega z firmy, puści urnę, znaczy nie urnę, tylko tą, urami tygodniowymi, kulę, do której możecie wstawić wizytówki. Tak, o tej książce będzie parę słów na prezentacji. I myślę, że warto, bo to jest bardzo ciekawa pozycja o obsłudze klienta właśnie. No, ja potrzebuję 22 minut na prezentację, także na obiad zdążymy wszyscy. Dlaczego warto wziąć trud klienta w swoje ręce? Czyli właśnie o minimalizacji wysiłku w obsłudze klienta dzisiaj powiemy dwa słowa. Nie już przedstawiono, więc nie będę się nad sobą rozwodził. Możemy znaleźć dużo informacji w internecie dotyczących tego, że najlepszym sposobem obsługi klienta jest jego zachwycanie. Takich portali i porad dotyczących tego, jak zachwycać klientów, jest w sieci co niemiara. Mój kolega, który obecnie zajmuje się, odpowiada za biuro obsługi klienta w naszej firmie, kiedy parę dni temu właśnie szukał informacji dotyczących tego, jak usprawnić obsługę u nas w biurze obsługi, przyszedł do mnie i mówi: kurczę, Marek, same informacje na temat tego, jak tych klientów zachwycić, nie? Ale wiemy, że tak nie można, to zaraz do tego dojdziemy. To jest jakaś polska strona, na której też pani wylicza nam, może pan, nie pamiętam, nieważne, co osiągniemy zachwycając naszych klientów, tak? Oni będą lojalni, będą więcej kupować, będą w ogóle ambasadorami marki też. Również portal Biznes.com rok temu ogłosił, że to jest nowy standard obsługi klienta, to jest właśnie jego zachwycanie. Takie informacje znajdziemy też na stronach bardzo poważnych graczy, takich jak Forbes, który też podaje nam przykłady zachwycania klientów, wspaniałej obsługi i w jaki sposób wykorzystać to w naszym biznesie. Wikipedia trochę już definiuje to pojęcie Customer Delight, czyli zachwycanie klienta, natomiast zaznacza, że badania dowiodły, że taka strategia nie buduje lojalności naszych firm. Co prawda źródło nie podaje, ale my te źródła na szczęście mamy. Czym w ogóle jest lojalność? Lojalność klienta, a chyba każdy z nas chce mieć klientów lojalnych, bo biznesy tak naprawdę w większości opierały się właśnie na klientach lojalnych, którzy po nas kupują stale, rozpoznamy wbrew pozorom dość prosty sposób. Rozpoznamy w ten sposób, że klient od nas kupuje po raz któryś, klient robi większe zakupy niż zaplanował początkowo i staje się ambasadorem naszej marki, także nas polecać. I teraz przejdźmy do tych badań, bo opieram się na badaniach amerykańskich naukowców, bo jak oni coś odkryją, no to jest to prawdą objawioną i wtedy już nie trzeba nic dalej z tym robić. I ci amerykańscy naukowcy, tutaj z firmy Gartner, czyli najbardziej chyba prestiżowej firmy, która zajmuje się badaniami rynku, zrobili badania dotyczące właśnie lojalności. Wzięli pod lupę ponad 100 tysięcy klientów, ponad 5 tysięcy konsultantów w ponad 100 firmach. I wyciągnęli z tego trzy najważniejsze wnioski. Szczegółowo to zawarte w tej książce, więc polecam. Wniosek pierwszy jest taki, że przekraczanie oczekiwań klienta się nie opłaca. Proszę się przyjrzeć temu wykresowi. Nasze wyobrażenie jest takie, że w momencie, kiedy zaczynamy przekraczać oczekiwania klienta, to jego lojalność nagle zaczyna drastycznie rosnąć. A w momencie, kiedy tylko spełniamy oczekiwania naszych klientów lub jesteśmy poniżej tych oczekiwań, ta lojalność praktycznie nie istnieje, tak? Ona wykładniczo skacze w górę, kiedy zaczynamy przekraczać te oczekiwania, tak? Bo to jest bardzo widowiskowe i takie mamy wyobrażenia, my właściciele biznesu. No rzeczywistość jest taka. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy spełniać oczekiwania klienta, ten klient staje się lojalny. Teraz, jeśli zaczniemy przekraczać te oczekiwania, to właściwie nic się nie zmienia, a koszty z tego są gigantyczne. A co więcej, wdrożenie strategii polegającej na zachwycaniu klientów jest bardzo tak naprawdę trudne. Tu jest ciekawa też statystyka dotycząca tego, jak my, prezesi firm, postrzegamy swoją obsługę klienta. Wydaje nam się, 80% prezesów,
że obsługa naszego klienta, naszej firmy jest super. Tak? Tylko 8% klientów to potwierdza. Więc jak widzimy, rozbieżność jest tutaj naprawdę gigantyczna. Drugi wniosek, który wyciągnęli panowie z Gartnera z badania, jest taki, że kontakt z naszymi biurami obsługi klienta powoduje nielojalność. Ludzie nie lubią się kontaktować z naszymi biurami obsługi. Z czego to wynika? Wbrew pozorom jest to wytłumaczenie dość proste. Kiedy klient się kontaktuje z nami? Kiedy jest jakiś problem. Dopóki korzysta z naszego produktu, dostał zamówiony towar i wszystko jest ok, on do nas nie zadzwoni, nie napisze, bo nie ma potrzeby. W momencie, kiedy coś się dzieje złego, on się z nami kontaktuje. A ponieważ ta obsługa w naszych biurach obsługi no nie jest niestety najlepsza, bo nie umiemy po prostu tego robić, to szansa, że wzrośnie nielojalność klienta jest czterokrotnie większa niż to, że on będzie bardziej lojalny po takim kontakcie. I tu przechodzimy pewnie do trzeciego wniosku, który mówi, że najlepszym sposobem ograniczania nielojalności, czyli budowania lojalności, jest minimalizacja wysiłku klienta w kontakcie z nami, w kontakcie z naszymi biurami klienta. Tu mam wypisane interakcje, które wzmagają nielojalność. Jeśli sobie na nie spojrzycie, to jestem przekonany, że każdy z nas, łącznie ze mną, z moją firmą, znajdziemy takie zachowania, takie sytuacje w naszych biurach obsługi klienta. Gdzie po prostu klient trochę ma... Po prostu rzucamy mu trochę kłody pod nogi, kiedy on się z nami kontaktuje. I to powoduje właśnie, że on staje się nielojalny. No właśnie, amerykańscy naukowcy piszą książki. To jest ta książka, która na podstawie tych badań, które zrobił Gartner, wydali książkę panowie, która się nazywa Effortless Experience, czyli po polsku tak przetłumaczone jako optymalizacja obsługi klienta. I w tej książce zawarli wszystkie wnioski z tych wieloletnich badań dotyczących obsługi klienta i minimalizacji wysiłku. Ale nie tylko amerykańscy naukowcy piszą książki, bo również piszą te książki amerykańscy specjaliści od obsługi klienta. Jest taki pan, nazywa się Shep Hagen. On napisał 6 książek, z czego większość to są bestsellery na liście New York Timesa. I ja wrzuciłem tutaj 3 z nich i zwróćcie uwagę, że każda z tych książek mówi coś o zachwycaniu. Amazing Moments, Magic Moments, czyli zachwycanie obsługą klienta. I co ciekawe, ten pan 2 tygodnie temu, 2 października, wydał nową książkę, która nazywa się już troszeczkę inaczej. Tytuł tej książki to Convenience Revolution, czyli rewolucja wygody. Kiedy przeglądałem, jeszcze tego się nie czytałem, bo to jest świeża pozycja, natomiast kiedy przeglądałem streszczenie i same zapowiedzi Hagena, o czym ta książka jest, to właśnie on mówi dokładnie o wygodzie klienta. Nie zdziwiłbym się, gdyby ta jego książka była w dużej mierze oparta na tych badaniach Gartnera, o których wcześniej mówiłem. Okej, co możemy zrobić? Takich 5 porad, co możemy my zrobić w naszym biurze obsługi, żeby ten wysiłek klienta włożony w kontakt z nami, przywiązanie swojej sprawy, żeby go ograniczyć. Pierwsza rzecz to zmiana wskaźników, które badamy. Najczęściej stosowanym badanym wskaźnikiem to jest wskaźnik typu customer satisfaction. Tak? Czyli jak klient jest zadowolony z obsługi. Okazuje się, że Gartner w swoich badaniach odkrył, że ten wskaźnik niekoniecznie odpowiada temu, niekoniecznie mówi nam cokolwiek o lojalności, tak? Bo to w tym kontekście było badane. I opracowali wskaźnik, który się nazywa Customer Effort Score, czyli wskaźnik właśnie wysiłku klienta. I żeby to zbadać, musimy zadać klientowi tego typu pytanie: szanowny kliencie, w jakim stopniu zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Firma zrobiła wszystko, aby ułatwić mi załatwienie mojej sprawy, zakupu, rozwiązanie problemu i tak dalej, zależnie od biznesu. Dajemy 7-stopniową skalę odpowiedzi i 3 odpowiedzi najlepsze to jest w stosunku do innych, to jest nasz wskaźnik, ten Customer Effort Score. Kolejna rzecz to pomoc klientowi w wyborze kanału kontaktu. Tutaj o kanałach kontaktu, czatach i innych padło wiele. Natomiast okazuje się, że klienci wybierając kanał kontaktu z naszą firmą, wybierają ten kanał, który akurat jest dla nich najwygodniejszy. Czyli człowiek, który jest samochodem, nas zadzwoni. Ktoś, kto siedzi przy komputerze w firmie i chce załatwić prywatną sprawę, no to napisze do nas e-mail albo na czacie. Okazuje się, że najczęściej jest to nieadekwatny kanał do problemu, z którym klient się do nas zwraca. No bo jeżeli klient na przykład, my będziemy wymagać od klienta, żeby wysłał nam jakieś logi, czy zrzuty ekranu, czy zdjęcia produktu, czy coś, no to on tego nam przez telefon oczywiście nie zrobi. Również z drugą stronę, jeśli klient ma do nas skomplikowaną kwestię wymagającą długiego wyjaśnienia, bez żadnych tam dokumentów dodatkowych, najlepszy będzie telefon, a nie czat, który po prostu jest wolny w komunikacji. Prawda? I teraz, czy klienci w ogóle są przywiązani do tych kanałów? Okazuje się, że nie.
Dlatego, że tylko 16% klientów chciało swoją sprawę załatwiać w tym kontakcie, który rozpoczęło tę sprawę załatwiać. A pozostała część, 84%, chciała po prostu szybko i prosto rozwiązać swój problem. To było dla nich ważniejsze niż to, że, czy to był jakiś czat, mail, telefon, czy cokolwiek sobie jeszcze nie wymyślił. Kolejna rzecz, to zaraz wyjaśnimy, bo to może skomplikowanie brzmieć, żeby rozwiązywać problem klienta, nie tylko ten, z którym on dzwoni do nas, kontaktuje się, ale również kolejny potencjalny. Najpierw o wskaźniku FCR. FCR, czy to jest First Contact Resolution, czyli rozwiązanie sprawy klienta w pierwszym kontakcie. I badania amerykańskie, w amerykańskich firmach pokazały, że firmy to badają w większości, ja też to badam u siebie, że ten wskaźnik mają na poziomie 77%. Okazało się, że klienci tych firm mają zupełnie odczucie inne, bo dla nich to jest 40%. Skąd taka gigantyczna rozbieżność? Też to wyszło w badaniach Gartnera. Okazuje się, że tylko trochę więcej niż połowie przypadków klienci dzwonią do nas i z jawnym problemem dotyczącym sprawy wcześniejszej. Czyli na przykład dzwoni człowiek, który nie zrozumiał konsultanta, konsultant mu coś źle doradził. Coś, co było jasno powiązane z poprzednią sprawą. Natomiast druga połowa to są sprawy niejasno powiązane. Prosty przykład. Kupił człowiek od nas telewizor, dzwoni i mówi: szanowni państwo, chciałbym, nie wiem jak skonfigurować sieć Wi-Fi na telewizorze. Prawda? Pomagamy mu, wszystko, klient mówi, działa, wszystko fajnie. Co się dzieje? Następnego dnia ten klient dzwoni i mówi: no, wszystko mi działa ta sieć, ale Netflix nie umiem skonfigurować. Prawda? To niby jest inny problem, ale z punktu widzenia klienta to jest jakby kontynuacja. A co więcej, my wiemy, że każdy telewizor jest podłączony do internetu, masa ludzi używa Netflixa, więc jeżeli on nie umie skonfigurować sobie tej sieci Wi-Fi, to prawie na pewno dzwoni do nas z Netflixem. Co więcej, jeżeli to jest człowiek, który mieszka w bloku i ma Wi-Fi 2 i 4 GHz, to ten Netflix, nawet jak go skonfiguruje, nie będzie mu działał w Full HD, bo po prostu te sieci tam jest za duży szum i za duże zakłócenia. Więc takie rzeczy my wiemy w biurach obsługi, klienci tego nie wiedzą, dzwonią do nas, my oznaczamy, że to jest nowa sprawa, a to jest guzik, prawda. I stąd ta różnica w odczuwaniu. I jak sobie oczywiście to wymaga zawsze analizy u nas w firmie, co powinniśmy zrobić, żeby rozwiązywać kolejne problemy, ale to się da zrobić, myśmy też takie rzeczy robili u siebie i łatwo to zidentyfikować razem z pracownikami biura obsługi. Kolejna rzecz to analiza doświadczeń klientów, żeby zmniejszać ich odczuwany wysiłek. Wysiłek klienta można podzielić sobie na takie dwa obszary. Czyli to, co klient musi zrobić podczas kontaktu z nami, czyli na przykład właśnie dosłać nam jakieś zdjęcie produktu, jakieś logi, jakieś tam inne rzeczy, które są potrzebne do rozwiązania jego sprawy. A druga rzecz to, jak on się czuje w kontakcie z nami. I okazuje się, że dla klientów tylko w 35% oni czują wysiłek, można powiedzieć, kiedy muszą coś zrobić, prawda? Wysłać jakieś tam dodatkowe informacje do nas. Natomiast aż 65% poczucia włożonego wysiłku wynika z tego, jak oni się czują w relacji z nami. Prawda? I żeby to zneutralizować, mamy coś takiego jak technika projektowania doświadczeń. Czyli de facto to są głównie umiejętności miękkie, z których możemy szkolić naszych pracowników, po to, żeby ten klient dobrze się czuł w kontakcie z nami. Żeby on czuł, że ten człowiek jest tam dla niego, że on pomaga mu rozwiązać problem, a nie staje się jakimś piątym kołem wozu. I ostatni punkt z tych porad to jest oddanie pracownikom odpowiedzialności. Skończyły się tak naprawdę czasy, w których pracownik biura obsługi to jest pierwsza z brzegu osoba, którą zatrudniamy, siadamy przy komputerze i ten człowiek zaczyna, prawda, od razu pracę, pomaga klientom, rozwiązuje problemy, jakieś szablony, wysyła odpowiedzi i tak dalej. No nie, w tej chwili pracownik biura obsługi to jest taki doradca klienta, którego wyszkolenie trwa bardzo długo, mamy coraz bardziej skomplikowane produkty, z coraz bardziej skomplikowanymi sprawami nas dzwonią klienci i jeżeli zaczniemy dbać o tych naszych pracowników, zapewnić im lepsze środowisko pracy, lepiej dobierać im to, co oni mają robić, to oni zaczynają pracować jako właśnie doradcy klienta, a nie tacy zwykli po prostu wysyłacze, że tak, linków do dokumentacji czy coś w tym stylu. I to naprawdę bardzo, bardzo wpływa na to, w jaki sposób do tego podejdziemy i co z tym wszystkim możemy zrobić. Czyli podsumowując te 5 punktów, co możemy zrobić. Mierzmy inne wskaźniki, dobierajmy kanały kontaktu i pomagajmy je wybrać klientom, rozwiązujmy kolejny problem, minimalizujmy wysiłek i oddajmy odpowiedzialność pracownikom. I na koniec jeszcze 3 ostatnie slajdy.
co można zrobić jako dobre praktyki. Nasi klienci mówili nam, że mieli duży problem z oddzwonieniami. Klienci do nich dzwonili, a ponieważ nie wiedzieli w ogóle kto, ile się nie dozwania do nich, to mieli kompletną niewiedzę. W momencie, kiedy udało mi się uruchomić taki, myśmy zaprojektowali pod tym kątem właśnie moduł oddzwonień. Klienci teraz mają możliwość, czy pracownicy, oddzwonić do swoich klientów. Dzięki temu dostaliśmy informację, że drastycznie spadła im liczba porzuconych na przykład koszyków. I to też jakby jest oczywisty wpływ na zmniejszenie wysiłku klienta, bo klient dokonał jakiegoś tam wysiłku, żeby zadzwonić, prawda, do tej firmy. Nie dodzwonił się i w momencie, kiedy my do niego oddzwaniamy, to nie dość, że on nie musi kupować gdzie indziej, to jeszcze możemy sobie dokończyć spokojnie zakupy. Druga rzecz to też pojawiały się u nas takie pytania dotyczące historii kontaktu z klientem. Klienci kontaktują z firmami na wiele różnych sposobów i to też było jakby to pobudziło nas do tego, żeby wdrożyć takie rozwiązanie, które powoduje, że cały kontakt klienta jest w jednym miejscu. Tak? Dzięki temu klient, który do nas dzwoni, wiemy, że na przykład dzwoni od razu z reklamacją, którą składał wczoraj. No i trzecia rzecz, ostatnia, no to jest integracja tych kanałów komunikacji. No bo klienci teraz korzystają, tak jak wcześniej mówiłem, z bardzo różnych tych kanałów. Tak? Ktoś zadzwoni, ktoś napisze e-mail, czat i tak dalej. I odpowiadając na te potrzeby, zostało stworzone takie narzędzie do integracji tych kanałów. Czyli teraz, jeżeli klient rozmawiał z nami, czy wysłał maila w sprawie reklamacji, to czy on teraz odezwie się do nas czatem, mailem, czy SMS-em nawet, to my wiemy, że to jest ten człowiek, który jakiś czas temu wysłał do nas tę informację i możemy w jednym miejscu to wszystko sobie prześledzić. To wszystko z mojej strony. Ja zachęcam do ściągnięcia e-booka o lojalności, także chwileczkę na slajdzie, że zostawię. I poprosiłbym może pana o pomoc w wylosowaniu tej książki o obsłudze klientów. Ja proszę, może pan wylosuje. Żeby nie było, że podglądam. Już czy jeszcze nie? Czy jeszcze mieszać? Może już. Już. A dobrze, to ja będę przeczytał. Pani Emilia Kojbo. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich do ściągnięcia e-booka o lojalności. Znajdziecie tam wszystkie informacje, o których mówiłem na prezentacji i wiele, wiele więcej dotyczących tego, jak budować lojalność klientów przez minimalizację wysiłku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Emilia wygrała książkę, cała reszta wygrała pytanie. Pytanie można zadać jeszcze, przepraszam, Markowi, także jeżeli ktoś ma, to śmiało. Ja wiem, że obiad, ale jeszcze może coś komuś się urodziło i chciałby dopytać. Ręce do góry. Ręka w ogóle. Chyba nie, no jednak ta przerwa obiadowa kusi, także dziękujemy za uwagę. Widzimy się tutaj po godzinie 15:00 i smacznego.